Witam w kwietniowym odcinku Amatorów. Po świątecznych uniesieniach czas na filmowe zmartwychwstanie. Dzisiaj z fanatycznym wyznawcą dziesiątej muzy porozmawiamy o sakrum w kinie. Udało nam się również wpaść na uroczystą premierę filmu Układ zamknięty i przesłuchać członków ekipy. Nie zabraknie też najciekawszych premier kwietnia. Całość okraszona filmowym kotletem, jak zwykle odgrzewanym. Smacznego! W kinach możemy oglądać film Raj wiara od Lisia Zajdla, utwór, w którym reżyser mierzy się z sakrum. I ten temat jest bardzo popularny, zwłaszcza w kinie współczesnym. Postanowiliśmy porozmawiać o tym z profesorem Krzysztofem Kornackim. Dzień dobry. Witam serdecznie. A nawet pobieżny przegląd premier ostatnich miesięcy daje pewien obraz współczesnego kina. Widać, że filmowcy bardzo lubią mówić o sakrum. Słowo sakrum to wymyślono trochę po to, żebyśmy każdy temat, który w jakikolwiek sposób dotyka spraw religijnych, duchowych, metafizycznych, transcendentnych, mogli ubrać czy sprzedać jednym określeniem, właśnie sakrum. I to jest taki współczesny politeizm troszkę, tak? Charakterystyczny dla współczesnych czasów. Coraz bardziej skłaniam się ku temu, żeby wrócić do słowa nie sakrum, ale do sanctum. Sanctum, czyli święty. Święty i to na gruncie każdej religii jest inaczej rozumiane. Święty to ktoś konkretny, Bóg. Zapytałem o temat, a też istotna jest forma. Czy kino jako medium ma jakieś narzędzia, środki, dzięki którym ukazywanie sanctum czy sakrum sprawiałoby, że jest to sztuka wyjątkowa, jeżeli chodzi o ukazywanie świętości? Myślę, że tak. Myślę, że można tutaj mówić o opisanym już przez badaczach tego zjawiska tak zwanym stylu transcendentnym. Żeby stworzyć dobre kino religijne, moim zdaniem, trzeba spowolnić przede wszystkim. Trzeba dokonać minimalistycznej redukcji wszystkich środków wyrazu, które kino zwykle wykorzystuje do swoich celów. Czyli długie ujęcia, obserwacja rzeczywistości, prawda, dalekie plany. Gdy się przyglądamy długo temu światu, odrzucając wszystkie nasze schematy poznawcze, zwłaszcza kinowe, prawda, na które zwykle do kina wkładamy, to zaczyna się ten świat do nas mówić tajemnicą, tak? Zaczyna nagle odsłaniać tą swoją tajemnicę. Z kolei na antypodach tego slow cinema znajduje się mainstreamowe kino amerykańskie, które również w jakimś stopniu chce mówić o świętości w określony sposób. Wyraźna tendencja obecna już właściwie od kina nowej przygody i Gwiezdnych Wojen, czy takiego new age'owego podejścia do religijności, prawda? Że się wrzuca właśnie wszystkie możliwe inspiracje duchowe w jeden tygiel. Bracia Wachowscy są mistrzami kina new age'owego, a właśnie klasyka new age'owego, jak jest Matrix, prawda? Film, który, to co ciekawe, jak kiedyś pochylili się nad nim badacze, to właściwie każdy z badaczy, czy teologów, czy religioznawców o innej tradycji religijnej czy konfesyjnej, pisał, że to jest film właśnie w jego duchu. Inna sprawa to jest oczywiście kasa. Temat na przykład egzorcyzmów, tak? No, można powiedzieć, że w kinie popularnym cały czas diabeł jest superstar. Czy można mówić o kilku twórcach, dla których ta tematyka zajmowała centralne miejsce w ich twórczości? Kanonem buddyzmu jest Ozu, tak? Kanonem protestantyzmu jest Dreyer, kanonem prawosławia jest Tarkowski, kanonem katolicyzmu jest Bresson. To są twórcy, którzy bez wątpienia najwięcej wnieśli w tą religijną wypowiedź na temat kina. To byli ludzie, no, czasem walczący z wątpliwościami, ale jednak mocno odwołujący się do wiary. My z Amatorami też mamy swojego ulubionego twórcę, który mówi o sanctum, no to chciałbym zaprosić pana do obejrzenia krótkiego materiału. Ja mam rozpoznać, co to będzie, tak? Na temat tego twórcy. Dzięki Bogu jestem ateistą. Oto wyznanie wiary jednego z największych twórców w historii kina. Pozornie sprzeczne, w rzeczywistości doskonale opisujące twórczą drogę Luisa Buñuela. Mystique. Oui. Et non. Jeden z biografów reżysera pisał: są ludzie, którzy twierdzą, że Buñuel jest najbardziej bluźnierczym i antychrześcijańskim twórcą kina. Inni mówią, że mimo wszystko jest jedynym, który zrobił filmy prawdziwie religijne. Być może prawda leży po środku. U Buñuela nawet wierzyć i nie wierzyć to to samo. Już w debiutanckim, rewolucyjnym Psie andaluzyjskim wyznaczył kierunki swojej późniejszej drogi twórczej. Zrealizowany wraz z Salvadorem Dalim film to manifest surrealizmu. Odrzucenie logicznej myśli, gwałt dokonany na widzu i przede wszystkim idea wewnętrznego patrzenia.
to przepis na kino według Buñuela. Jak pisał hiszpański poeta Rafael Alberti, wszystko co Buñuel zrobił dotyczy w jakiś sposób religii. Nie da się opowiedzieć o iberyjskich społeczeństwach bez tego kontekstu i rzeczywiście filmografia Buñuela to wielki zestaw do teologii. Obok tak elastycznej znaczeniowo wizji świata nie da się przejść obojętnie. Jego filmy nie dają spokoju, każą spytać jeszcze raz o rzeczy elementarne i wysyłają w miejsca nieodkryte. Z Buñuelem wyruszysz w swoją mleczną drogę do sakrum. Widać wyraźnie tę dwuznaczność w twórczości Buñuela. W jego twórczości jest taki silny atak zawsze na to, co jest hipokrytyczne i mieszczańskie. On zawsze był tym, można powiedzieć, biczem na społeczeństwo burżuazyjne. Atakował Kościół jako instytucję, atakował wyznawców jako hipokrytów, jeśli wykorzystywali religię nie do celów takich, jak do jakich ona powinna być wykorzystywana. Ale jednocześnie poprzez ten proceder, czasami takiej bardzo kontrowersyjnej jednak prowokacji w stosunku do Kościoła, trochę oczyszczał, tak? Oczyszczał. No. To jest zresztą twórca, który bardzo często łączy w swojej twórczości dwa tematy. Sakrum, czy też sanctum i ciało człowieka. Dlaczego cielesność tak często łączy się z omawianym przez nas tematem? Ja mam takie wrażenie, niestety pesymistyczne, że w tych filmach generalnie to ciało jest takim sprawdzianem ducha, tak? To znaczy mówi, sprawdzam, nie? Na ile ten twój duch jest silny. No HDW, ten film Dimonta, no, też jest świetnym przykładem. Ona chce się kochać z Chrystusem, tak? Dosłownie, tak? Ona nie chce kochać Chrystusa tak, jak kochają zakonnice, ale ona chce cieleśnie z nim współżyć. To jest kompletne niezrozumienie religii. A to z drugiej strony jest też pewna sakralizacja ciała. To znaczy, że dzisiaj, żeby cokolwiek poczuć, doświadczenie transcendentne, to musi wszystko się być przefiltrowane przez ciało. Czyli wiara w tych filmach jest takim elementem czysto ludzkiej, takiej cielesnej terapii, prawda? Raj wiara, przejmując fale, także jest właśnie taką terapią. Za wzgórzami też jest taką terapią. Ucieknę do klasztoru dlatego, żeby tam odnaleźć jakiś spokój ducha, bo miałem kiepskie dzieciństwo, prawda? Dzisiaj coraz częściej wiara właściwie robi za kozetkę psychoterapeutyczną. Za świat zostały ściągnięte jakby na ziemię, stały się takim wielkim psychoanalitykiem człowieka, którego pociesza, masuje mu umysł i mówi, nie bój się, coś tam pewnie po śmierci będzie, a nawet jak nie będzie, to przez jakiś czas uwierz, to ci to dobrze zrobi. Harmony Korine powraca z kolejną filmową prowokacją. Tym razem ostrze krytyki skierował na kulturę konsumpcjonizmu. Reżyser przedstawia historię czwórki dziewcząt, które zrobią absolutnie wszystko, by owocnie spędzić wakacje. Na piciu, przygodnym seksie, zabawach bronią i niekończących się imprezach. Wszystko to określone dubstepową muzyką i gangsterką rodem z hip-hopowych teledysków. Jednak cały ten świat został wzięty w nawias ironii. Idźcie do kina. Czegoś takiego jeszcze nie widzieliście. Spring break forever, bitches. Jan Chrzebejk przedstawia utopijny obraz dwóch rodzin żyjących ze sobą w beztroskiej symbiozie. Idyllę zakłóca nuda związana z życiem erotycznym obu małżeństw. Czy wspólny wyjazd obu par na Karaiby zmieni ich podejście do seksu? Święta Czwórca to lekkie kino dla fanów czeskich komedii. Tak to mylę, że mi również się do tebie zamiłuję. Show us how to walk without a cane by tongue clicking. Andrzej Jakimowski mruży oczy w słonecznej Hiszpanii. Reżyser w swoim stylu zaklina rzeczywistość, a narzędziami bohaterów stają się słuch i wyobraźnia. Niewidomy nauczyciel daje swoim podopiecznym lekcje patrzenia na świat. Sam zaś wytrwale poszukuje miłości. Historia szlachetna, ale moralizatorska. Cuda kontrolowane przez tendencyjne sztuczki. Szczęśliwy, kto nie widział, a uwierzył. Chcecie się przekonać, za jakie efekty specjalne dawano Oscara 20 lat temu? Jest okazja. Do kin wchodzi odświeżona wersja Parku Jurajskiego. Tym razem w formacie 3D. Jeśli wasze dzieciństwo przypadło na początek lat 90., a wasi rodzice, podobnie jak Steven Spielberg, uważali, że jesteście zbyt młodzi na oglądanie drapieżnych dinozaurów, koniecznie musicie to teraz nadrobić. O ostatniej premierze w tym odcinku opowiedzą sami twórcy. Zapraszam na materiał.
Scenariusz Układu Zamkniętego opiera się na prawdziwej historii trzech przedsiębiorców, którzy wskutek zmowy wysokich urzędników zostali oskarżeni o działalność niezgodną z prawem. Waga tematu była decydującym czynnikiem, dla którego Ryszard Bugajski, autor kultowego Przesłuchania, podjął się tej realizacji. Mamy coś na sumieniu? Dla mnie temat w tym Układzie Zamkniętym to jest temat ważny, no bo to dotyczy właściwie prawie wszystkich Polaków. Ja nie zamierzam tutaj zmieniać rzeczywistości, robiąc ten film. Jeżeli ta rzeczywistość by się zmieniła w wyniku tego filmu, no to byłoby to oczywiście wielkie wydarzenie. Najważniejsze role czarnych charakterów zagrali Janusz Gajos oraz Kazimierz Kaczor. Zaskakującą decyzją może wydawać się opowiedzenie historii właśnie z perspektywy oprawców. Ofiara jest osobą bierną. Ten zły człowiek, no to jest człowiek, który właśnie jest ciekawszy dla mnie, zawsze też pytam, dlaczego on to robi. Ta mamona, którą w każdej chwili można gdzieś chapnąć, wydaje się taką motoryką, która napędza ludzi, zapominając o honorze, o przyzwoitości, o moralności, etyce. Uprawdopodobnić postać negatywną, co do której nie ma żadnych wątpliwości, że to jest negatywna postać. Trzeba wymyślić mu jakiś rodzaj życia. Musi być coś, przepraszam za wyrażenie w cudzysłowie, ludzkiego w takim człowieku, żeby on dawał widzom okazję do pokiwania głową, że to jest zły, ale człowiek. Film z racji swojego niewygodnego tematu miał spore problemy z finansowaniem. Nie mieliśmy pieniędzy z instytucji, która powinna finansować produkcję filmową w Polsce, czyli z Instytutu Sztuki Filmowej. Odmówili nam po prostu pieniędzy. W tej sytuacji kluczowa stała się rola producentów. Zaczęli szukać pieniędzy gdzie indziej, u prywatnych przedsiębiorców. Niektórzy biznesmeni uznali, że to jest ich historia. No i zaczęli dawać pieniądze. Taki rodzaj finansowania jest niespotykanym precedensem w polskim kinie. Dużo bardziej klasyczna była już sama realizacja. Starałem się, żeby te zdjęcia tak w dość taki klasyczny sposób, ale dopełniły tą historię, jakby rozwinęły ją. Wszystko się zaczyna bardzo klasycznie, dość kolorowo i potem ten kolor jest w ramach, jak się akcja dramatyzuje, ściągany. Kamera się staje taka bardziej niespokojna. Nie jest to sztywne, jest podejście takie elastyczne. Filmy Bugajskiego często wzbudzają dyskusje pozaartystyczne. Nie ma wątpliwości, że podobnie będzie i tym razem. Ten film jest społecznie niezwykle słuszny. Ja nie stoję na barykadzie, nie wykrzykuję haseł, nie zbieram ludzi na wiece. Ja inaczej patrzę na te sprawy. Są ludzie od gniewu, ja nie. Nie lubię stawiać pomników, o, że tak powiem. No ja nie chcę nikogo uczyć, pouczać, ja nie chcę nikogo przekonywać do zmiany poglądów. Ja po prostu mówię, co myślę. Dużo pan ma jeszcze takich pomysłów? Jeżeli tak, to co? Jeżeli tak, to od jutra będzie pan nadzorował sprawę o pobicia, włamania do piwnic i do sklepów spożywczych. To już wszystko na dzisiaj. Mamy nadzieję, że dzięki temu odcinkowi choć kilka osób nawróci się na dobre kino. Tymczasem do zobaczenia za miesiąc.